A z mojej strony chcę dodać tylko tyle, żebyście, no, żeby nikt nie bronił Stewarta. To jest taki mój ważny statement. A konferencja to nie jest też miejsce, żeby gdzieś tam o tym gadać. Indywidualnie na pewno będzie miejsce na to, bym też wypowiedział się o tym już myślę, po materiałach obu panów. To jest tak, Boxer, że ta topka tych influencerów w naszym kraju wszystko wiedziała, czy nie? Jest wiele plotek, wiele też insynuacji, ale są też potwierdzone rzeczy, które już teraz mogę powiedzieć, że no ogólnie myślę, że to będzie naprawdę gruba rzecz. Okej, okay, czyli ty, ty wiesz, że tylko jakieś ja informacje jeszcze, będą Ja wysływać, Chcę jeszcze tak? powiedzieć, że nad tym siedzą chyba nie tylko już komentatorzy, nie? Tylko to już może być gdzieś tam już szerzej. Dlatego, żeby nie zagrozić tej sprawie, to nie chciałbym się już tutaj wypowiadać na ten temat. Okej, okay, to ja tylko dosłownie jedno pytanie o ten szot. Czy w tamtym momencie, kiedy Sylwester się ciebie pytał, to chodziło o to? I czy wy mieliście jakieś dowody, których wiesz, nie ujawnialiście? Czy rozmawialiście sobie o plotkach? Nie, ja wtedy e, akurat jak z Sylwestrem gadałem, no to e, nie wiem co wiedział Sylwek, ale... Ja to miałem tak bardziej 5 przez 10, jakieś ploteczki i tak dalej. Nie? No wtedy powiedziałeś, że wiesz, o co mu chodzi. No tak, bo myślę, że na panelu drugim e, Agata, myślę, że też coś więcej wie. Nie? Ale ja więcej nie powiem, bo po prostu nie chcę zagrozić tej sprawie. Okej, okay, czyli masz informację, że tym rozumiem zaczynają zajmować się organy odpowiednie. Znaczy myślę, że. To już gdzieś tam puchnie do takich rozmiarów, że na pewno yy, ktoś się tym zainteresował. Nie? Dobra. Myślę, że dziewczyny też się odzywają i tak dalej, tak więc. Dobra, w porządku. Ja też tak zgadzam się, jakby czułem, że muszę o to zapytać.